Siemanko, ja jestem Tymon. Nie wiem, nie pytajcie, ile to już czasu filmu nie było. Dziś na tym filmie będzie ze mną wyjątkowy gość. Zobaczycie zaraz więcej. No i prawdopodobnie ten odcinek będzie trochę lepiej zmontowany, ponieważ testuję sobie profesjonalny program do montażu. Mam teraz darmowy okres próbny na Final Cut'a i mam nadzieję, że uda mi się montaż w tym programie. I dzięki temu, że wreszcie mogę korzystać z maski, będzie się tu pewnie pojawiało trochę bezsensownych efektów, takich jak ten. Coś w tym stylu. Teraz już zaczynajmy. Jak zwykle w tym momencie takie szybkie info, założyłem sobie profil na Instagramie. Możecie wejść i zaobserwować. Tam będę publikował co jakiś czas takie krótkie triczki, co tam wymyślę. Już parę filmików się pojawiło i parę zdjęć, więc wchodźcie, obserwujcie im. Może po jakimś czasie będę robił na przykład jakieś kompilacje na YouTubie z tych filmików z Instagrama. Dobrze, a teraz już przejdźmy do sedna. Jest ze mną dzisiaj Magician Lexus, iluzjonista, mentalista. A więc tak, on trochę tam pokaże coś swojego, ja też może coś zaprezentuję. Taki luźny odcineczek, no, tak jak mówiłem. No więc proszę, zaczynaj, co tam masz do zaprezentowania. Ja mam zacząć? Tak. No dobra, nie spodziewałem się, że będę pierwszy, dobra. Posłuchajcie, ja wam wszystkim, bo będę mówić posłuchajcie, bo mówię do wszystkich w sumie, nie? No tak. Dobra. Jako, że jestem też mentalistą, czyli interesuję się psychologią, plus interesuję się kartami, to postanowiłem to połączyć. Dam kamerkę tutaj oniżej. Widać wszystko? Widać. Tak, tak. Okej, widać. Świetnie. Do tego efektu przygotowałem sobie 52 różne karty. I normalnie bym dał tobie do przetasowania, Tymon. No tak. No jednak jesteśmy na odległość niestety, więc przetasuję sobie sam. I musisz mi zaufać. Rozumiesz? No dobra. Niech będzie. Posłuchaj, ty spróbujesz wysłać mi wiadomość telepatycznie. Wierzysz w telepatię? Powiedzmy. Widzisz, bardzo dużo osób w nią nie wierzy, a ja się staram udowodnić, że takie coś jednak może istnieć. Więc zrobimy coś takiego, że ja będę przesuwał palcem, kciukiem w ten sposób. Ty powiesz w dowolnym momencie stop. Zobaczysz sobie kartę. Ja się nie będę patrzał, mam nadzieję, że to będzie widać. I ją sobie zapamiętasz do końca pokazu tego efektu, okej? Okay? Dobra. Żebyś ją zapamiętał. Dobra, ja się odwracam. Powiedz w dowolnym momencie stop, dobra? Stop. Tutaj, tak? Mhm. Zobacz, nie wiem, czy widać? Widać? Tak, widać. Widać, bardzo dobrze. Zapamiętaj ją. Mhm. Widzowie najlepiej, żeby też zapamiętali. Można jeszcze przełożyć kubkę, przetasować. I teraz twoim zadaniem będzie robić dokładnie to, co ci każę. Dobra. W myślach. Widzowie też mogą. Okej. Okay. Chciałbym, żebyś wyobraził sobie, że siedzisz na środku sali kinowej, całkowicie sam, przed pustym ekranem. Mhm. Okej. Okay. Teraz na tym pustym ekranie pojawia się twoja karta. Dobra. Chciałbym, żebyś wyostrzył jej obraz, tak żeby ona była bardziej wyraźna. Dobra. Teraz wyobraź sobie, że ten ekran przybliża się do ciebie. Okej? Okay? Mhm. I teraz chciałbym, żebyś wyobraził sobie, że bierzesz z ekranu tą kartę i masz ją teraz w ręce. Wkładasz ją do białej koperty i jakbyś przerzucał ją do mojego umysłu. To będzie trochę dziwne, ale spróbuj sobie wyobrazić, że przerzucasz ją telepatycznie do mojego umysłu. Okej? Okay? Okej. Okay. To trochę potrwa. No dobra. Powiedzmy, że już. Okay. Czekaj chwilę. Dobra. Musisz dojść. Wyrzucone już. Okej. Okej. Telepatycznie wiesz, jest dosyć ciężko przesłać wiadomość, ale niektóre informacje docierają. Właśnie telepatia ma to do siebie, że nie dociera dokładna wiadomość, tylko docierają niektóre informacje, a resztę zdaje się na podświadomość, okej? Okay? Posłuchaj. Ja będę teraz stawiał pewne tezy. Ty mi na razie ani nie potwierdzaj, ani nie zaprzeczaj, dobra? Dobra. Posłuchaj. Wydaje mi się, że... Dobra, teraz możesz potwierdzić. Twoja karta jest albo czarna, albo czerwona, prawda? No tak. Teraz już nie potwierdzaj, nie zaprzeczaj. Wydaje mi się, że twoja karta jest czarna. Nie jestem tego pewien, dlatego wezmę sobie 5 kart, dobra? Jedna, druga, trzecia,
czwarta i piąta. Bardzo mi się wydaje, że jest ona w kolorze pik. Nie jestem jednak tego pewien. Za chwilę pokażę ci te pięć kart, a ty mi powiesz, czy w tych pięciu kartach widziałeś swoją kartę. Chciałbym, żebyś jednak nie mówił mi, jaka to jest dokładnie, dobra? Mhm. Czyli na koniec tylko jakby powiedzieć, czy było. Dopiero powiem, kiedy ciebie zapytam, to ty powiesz, dobra, tak albo nie, dobra? Powiedz mi, czy w tych pięciu kartach widzisz swoją kartę? Tak, widzę. Widać, bo tutaj się znajduje walet, pik, piątka, pik, dziewiątka, pik, trójka i jeszcze jedna rzecz. Nie pamiętam. Dobra, okej. Okay. Zrobimy teraz coś takiego. Poproszę cię, abyś mi odpowiadał na pytania. Ja rozłożę tutaj karty i powiedz mi, czy widzisz tą kartę? Może rozłóż tak bardziej na środku, bo to będzie przycięte, nie wiem. Aha, okej, okay, dobra. Dobra, no. Jest? Widzisz tą kartę? No widzę. Tą kartę widzisz? Mhm. Tą kartę widzisz? Nie. Aha, no bo ja ją widzę, ja ją przykryję żetonikiem, bo okay. Mentaliści mają tak zwane trzecie oko. Wszyscy mają, ale my się umiemy nim posługiwać. Tą kartę widzisz? Tak. I tą widzisz, tak? Tak, okej, okay, tak de facto tylko środkowej nie widzisz. No, no dobra. Tak. Teraz posłuchaj. Zniknąłem jedną kartę na twoich oczach, ale ciężka będzie jedna rzecz. Nie wiem, czy zniknąłem odpowiednią. Ja ci będę po kolei pokazywał karty, a ty mi będziesz odpowiadał, czy to jest twoja karta, dobra? Mhm. Mam mówić tak, czy nie? No tak, tak. Mhm. Czy to jest twoja karta? Nie, to nie jest moja karta. Dobra. Pierwsze koty zapłacę, dobra. No, odłożymy już tutaj. Czy to jest twoja karta? Nie, jest to moja karta. Kurde, no to jeszcze dwie mi zostały. Mam jedną piątą, że trafię, teraz już jedną trzecią. Czy to jest twoja karta? No nie jest też. Kurde, elegancko. No, to się boję. Dobra. Czy to jest twoja karta? Nie, niestety nie jest to moja karta. Nie jest twoja karta. Nie. Czyli twoja karta stała się niewidzialna. No na to wychodzi. Niech tylko je sprawdzę, czyli to jest dziewiątka pik, tak? Tak. Posłuchaj, jeszcze odwrócimy, żeby wszyscy widzieli. To jest ta dziewiątka pik. I teraz posłuchajcie, jeszcze wezmę tą dziewiątkę pik. Zniknę ją całkowicie i ona się pojawi co w tej jest? Białej kopercie, którą mi przesłałeś. Jedna, jedyna karta. No jest to nic innego jak oczywiście dziewiątka pik. I dobre to było. Jak tam zaskoczeni jesteście. I to było dobre. To było dobre. Mam nadzieję, że się podobało, także ten. Teraz taki mój szybki triczek, taki klasyk od niedawna, trenuję sobie z takim kubeczkiem, coś śmiesznego, szybkiego. A więc, pyszna kawa, nie? Nie każdy lubi, niektórzy lubią, niektórzy nie. Ja nie lubię, no. No ja tak średnio ja sobie. A jak wam nie smakuje, zawsze możecie sobie, o, pyk wow. I nie ma. Ale kawa nigdy nie znika, przynajmniej ta moja. Jak się okazuje, jest... No nigdy jej nie mogę do porządku doprowadzić, bo znowu się pojawia. O, i cyk. Ale oto dowód. Kawa jest z powrotem. Taka rutynka, sobie ćwiczę ostatnio takie szybkie coś. A następny trik będzie pokazywał lepiej. Chcę się nauczyć, bo kawy nie lubię, no to wiesz. To... Ja w sumie mało razy w życiu piłem kawę i w sumie też mi tak średnio smakuje. Dobra, teraz kolejny trik Lexusa. Zaczynamy. Dobra, posłuchaj, no nie będę teraz stosował karty, bo nie oszukujmy się, ja może tutaj zniżę kamerę, no nie oszukujmy się, jak przetasuję, to pomieszają mi się wszystkie karty, a ja sobie naszykowałem cztery najlepsze karty w talii. Jak myślisz, Tymon, jakie to są? No pewnie asy, no najlepsze. No cztery asy, nie? Posłuchaj, co zrobimy z tymi czterema asami? Talii nie potrzebujemy, cztery asy na chwilę przykryję żetonikiem. O. Aha, okej. Okay. Teraz znajdę sobie drugi bardzo mocny układ. Pokażę.
Są to cztery króle. Wiesz może, jak się nazywa ten układ? Kareta, tak Zapomniałem. dobrze pomnienia. A, kareta, dobra, Okej. zapomniałem. Kareta, nie? Cztery króle to są to jest inaczej w pokerze kareta. Okej, i teraz to co za moment zrobię, to postaram się te cztery króle zamienić z tymi asami. Okej? Zrobimy to na trzy. Raz, dwa, trzy. Tutaj mamy dokładnie cztery asy. Powiedz mi, Tymon, jak myślisz, gdzie się znajdują teraz cztery króle? Może pod żetonem, No, skoro tam nie bardzo ma dużo asów. osób mówi, ale nie, jak prawdziwy oszust, każdy oszust chowie najlepsze karty w rękawach, prawda? Okej. Powiedz teraz pierwszą cyfrę, jaka ci przyjdzie na myśl od 1 do 10. 6. 6. Widzisz, to było odwrócenie uwagi i to odwrócenie uwagi, przy odwróceniu uwagi postarałem się podmienić karty, ponieważ ten żeton jest magiczny, to tutaj już znajdują się cztery zupełnie inne losowe karty. Ile to było momentów z takim wow. To było dobre. No. Okej. Może ja jeszcze coś na szybko pokażę. By wykonać ten trik, będę musiał przeprowadzić na tobie mały eksperyment. Zadam ci kilka pytań. Będą one niezbędne. Pierwsze pytanie brzmi: jak lubisz spędzać czas wolny? No, grając gdzieś tam ze znajomymi w jakieś gry sportowe, no, ćwicząc iluzje, wiadomo. No i w sumie tyle. Aha, dobra. Tego się można było spodziewać. Ale drugie pytanie brzmi: jakie jest twoje ulubione jedzenie? Moje jedzenie? Kurczę. No, kebab chyba. No. Każdy lubi. Dobra, ostatnie pytanie. Czuję, że jestem blisko, ale jeszcze jedno jest niezbędne. Przypomnij mi swój wiek. 17 lat. 17. Nie wiem, czy wiesz, ale podczas wykonywania tego triku zakotwiczyłem ci w głowie pewną kartę. Tak. O. Powiedz pierwszą kartę, jaka ci przyjdzie teraz do głowy. 6 tref. Wszystko trefi. Ok. Uwaga. Budujemy napięcie. Wyciągamy karty. Teraz spójrz. Kiedy idę tak przez karty, okazuje się, że jedna karta, jak widzisz, jest tutaj odwrócona. Pokażę jeszcze tutaj. Jedna karta jest odwrócona. I spójrz. Czy powiedziałeś Wow. właśnie szóstka tref, co nie? Brawo. Uff. Nawet nie wiecie, ile lat chciałem ten trik pokazać. Dobrze. No, Ciesz się, że wyszło. super. O, zakotwiczyłeś mi rzeczywiście No pytanie. właśnie, no właśnie. No i tym akcentem kończymy naszą rozmowę z Lexusem tutaj. Mam nadzieję, że te triki Wam się podobały. Ja już się tutaj żegnam z Cześć. Lexusem. Cześć, bardzo było miło. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Niezmiernie się cieszę, że wreszcie jest trochę dni wolnego i mogę sobie coś wreszcie nagrać. Szkoła mnie ogranicza. I liceum. Niestety, takie życie. No cóż, mam nadzieję, że te triki Wam się podobały i taki luźny, fajny odcineczek, taki z gościem. Wbijajcie na kanał Lexusa oczywiście i na jego Instagrama. Wszystkie linki w opisie, tutaj też jego kanał szybko Wam wyskakuje w karcie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, wszyscy bądźcie zdrowi oczywiście i nie wiem, kiedy opublikuję ten film, ale na wszelki wypadek życzę Wam wesołych świąt wielkanocnych, spokojnych, rodzinnej atmosfery. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć.